Dzień dobry, w kolejnym dniu, dzisiaj poniedziałek, szczęśliwi ci, co do pracy nie muszą iść i mogą sobie zwiedzać takie wakacje. Znajdujemy się na kempingu Zdrowa Zośka, tuż nad rzeką Rozpuda, tutaj jest w sumie rozlewisko tej rzeki. Natomiast dlaczego Zdrowa Zośka? Ponieważ tam na cyplu, tam za drzewami jest Goła Zośka, czyli taki pomnik, można powiedzieć, ku czci Zośki. Wiele legend dookoła tej Zośki, o czym pan kapitan mówił. To jest nasz kemping dzisiejszej nocy. Powiem wam szczerze, że bardzo się przydał, ponieważ rozbiłyśmy sobie w środku tego namiotu. Miałyśmy swój własny namiot rozbity. O, tak to wygląda. Tam rowery stały, tu był namiot rozbity. Dzięki temu przeżyłyśmy burzę. I to jaką burzę? Burzę, gdzie padał grad bardzo mocno. Burzę, gdzie był mocny, silny wiatr. Tak więc jakbyśmy były w naszym namiociku, to zmokłybyśmy pewnie do suchej nitki i pewnie by jeszcze jakieś szkody nam porobiły, a tak to nas... Użyłaś tu butelkę? Tak to nas ten wiatr... No, tak to ten nas namiot właśnie uchronił przed tym wszystkim. Dzisiejsza trasa jest w kierunku na północ. Oczywiście cały czas jeszcze na północ jedziemy, aż do momentu, kiedy do granicy z Kaliningradem nie dojedziemy. Będziemy spać nad Czarną Hańczą, także przed nami jest jakieś 65-70 km. I myślę, że po drodze zobaczymy dużo ciekawych rzeczy. Jedno z tych głównych to będzie właśnie ta Dolina Rozpudy, słynna Rozpuda, przez którą chcieli dawniej przeprowadzić właśnie autostradę. Jednak zieloni nie pozwolili i powiem wam szczerze, że sama jestem ciekawa, jak ta dolina wygląda i wtedy będę mogła jakieś wnioski wynieść, czy faktycznie dobrze zrobili. Ale myślę, że na pewno dobrze, ponieważ nie wszystko możemy dawać w asfalt. Także ostatnie pakowanie się i będziemy ruszać. Natalia, czemu się zatrzymałaś? A gdzie jest burza? A my tam jedziemy. Aha, no dobrze. To
troszkę deszczyk pada, ale chyba to się nam uda. Mamy 40 km przejechane, czyli jeszcze ile? 24 do przejechania. 40 przejechałyśmy? Tak, już mamy 24. Czyli jesteśmy w 3/4 drogi. Musimy się zatrzymać gdzieś, kupić wodę. Tak, wodę, napić się. Może kole? No może kole. No. I zaskoczyły nas takie oto widoki. Pagórki, takie obłe, polany. Polska Szkocja. Taka Polska Szkocja. No nic, wezmę was w tą drogę. No to was wzięłam. Udało się nam dojechać na Czarną Hańczę. Jesteśmy w agroturystyce dzisiaj. Dzisiaj i jutro, bo tu dookoła jest dużo fajnych rzeczy do zwiedzenia. Tam dalej jest właśnie Czarna Hańcza z molem. Może się uda pokazać. Tu gospodarze mieszkają. O! Najgłębsze jezioro w Polsce. Mówią, no, pisze, że ma 108 metrów głębokości, ale pani nam tu mówiła, że faktycznie zmierzyli 113 metrów głębokości. Także na jezioro bardzo głęboko. Dookoła są burzowe chmury.
udało się nam na sucho faktycznie przejechać bezproblemowo. I przejechałyśmy dzisiaj 60 km. Doliną Rozpudy, Doliną Czarna Hańcza. I powiem szczerze, że Czarna Hańcza powala. Jest przepiękna dolina. Jest po prostu tutaj taka polska Szkocja. Górki zielone, krowy pasące się. Niesamowite, przepięknie jest. Cześć, witam was wszystkich we wtorek. Kolejny dzień na rowerze po Suwalszczyźnie. No dzisiaj niestety sama, ponieważ Natalia ma problem z Achillesem i musi odpocząć, a że mamy agroturystykę na dwie noce, także jest wspaniałe miejsce, żeby odpocząć. Natomiast ja pojadę na trójstyk polsko-litewsko-kaliningradzko, czyli w sumie rosyjsko, i pojadę też na mosty słynne na Suwalszczyźnie. Także dzisiaj na lekko, bez sakw rowerowych. No jest jedna sakwa, żeby zakupy jakieś po drodze zrobić. Natomiast myślę, że dzisiaj tempo będę miała znacznie lepsze. Pogoda jest pod chmurką, na szczęście nie pada, ale może padać. No, natomiast temperatura jest w sam raz na rower. W końcu nie ma słońca. Można by się śmieć, że w końcu, no bo już człowiek jest tak wypalony tym słońcem, że odpoczynek od słońca też się przyda. A zatrzymałam się w ciekawym miejscu. Nie wiem, czy zobaczycie w ogóle. Myślałam, że tu będzie normalny most, a faktycznie tego mostu nie ma. Tutaj jest rzeczka płynąca i to jest właśnie Czarna Hańcza. Rzeka Czarna Hańcza. W tamtą stronę jest jezioro Hańcza, to najgłębsze jezioro, 108,5 metra. Natomiast w tamtą stronę jest Dolina Czarnej Hańczy i też tam do wpływa właśnie w tą dolinę, którą żeśmy wczoraj jechały. Natomiast tak to na mapie wygląda. Nie wiem, czy będzie widać coś na tym GPS-ie. No jesteśmy tu, gdzie ten trójkącik. Oddalę. O, i widzimy teraz ładnie jezioro Hańcza. A tu mamy granicę polsko-kaliningradzką. A trójstyk jest dokładnie... O, trójstyk jest dokładnie w tym miejscu. O, gdzie ten znacznik, tu. Także taka trasa na dzisiaj, lajtowa. No, jest mi smutno ogólnie, że z moją rowerową przyjaciółką to nie przejadę się tego, bo jednak fatalna sytuacja, ale myślę, że ten dzień jeden odpoczynku sprawi, że potem dalej będzie mogła jechać i zrobimy nasz plan. Tak. Także do zobaczenia prawdopodobnie przy trójstyku. Zbliżamy się na trójstyk.
polsko-litewsko-kaliningradzki. Ja, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Czy jak na Krymę na Rosie? I że jeden obelix i wszystko z trzech stron. A specjalnie nie patrzyłam na internecie. Czy może jak polsko-czesko-słowacki, że każdy ma swój osobny słupek? Zobaczymy. O, tam widzę jakieś słupki już. Że bogaty kraj, ma bardzo ładny płot z zasiekami, graniczy z Rosją, w sumie Litwa tu, z Kaliningradem, jest pas tej ziemi niczyjej i na lewo mamy obwód kaliningradzki. Super. Jest Litwa. I tu jest Rosja. Dobrze, że zaznaczyli kreskami, których nie można przekraczać, bo by mogło być kiepsko. Fajnie.
się na mostach, w stańczykach, mosty kolejowe, podwójne, co ciekawe, czyli w jednym i w drugim kierunku. Wybudowany w 1912 roku, 1914, czyli podczas pierwszej wojny światowej w sumie, na potrzebę wojsk. Wybudowali je Niemcy i też właśnie w trakcie postanowili wybudować drugą linię kolejową, ponieważ gorzej z rozwaleniem tych mostów przez saperów. Zawsze jak jeden zniszczą, to jeszcze drugi zostanie. Dlatego są dwa. Długość 200 metrów, wysokość 40 metrów, co tworzy ich największymi mostami kolejowymi w Polsce. Przepiękna konstrukcja żelbetonowa. Rosjanie podczas II wojny światowej oczywiście zniszczyli, tory wywieźli jako zdobycz wojenną i już te mosty nie funkcjonują jako kolejowe, a funkcjonują teraz w sumie jako turystyczne. Jesteśmy z powrotem nad Hańczą. Wróciliśmy do Natalii, a Natalia dla nas ma niespodziankę. Co tak. To masz? Jest to tradycyjny, lokalny wyrób suwalski, czyli sękacz. Tutaj mamy kawałek tego sękacza, kupiony tutaj od pani z Błaskowizny. Tak wygląda kawałeczek. Na swojskim maśle. Czekał specjalnie na ciebie, nawet nie spróbowała, nie okruszka. Czekałam na ciebie, także kilo sękacza, bo tam był taki właśnie, to jest taka piramidka, gdzieś taka wysoka. Kosztuje około 65 zł kosztował. Pani tak może odkroić ile się chce i waży. I ten kawałek ile kosztował? Ten kawałek kosztował jakieś chyba 6-8 zł, jakoś tak. Dobra, co? No. No, tak, także będziemy degustować.